Noc trzecia, dialog. Nikodem przychodzi do Jezusa i jak ewangelista mówi, zadaje mu pytanie. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Zobaczmy, że co jakby zaniepokoiło, a może ujęło Nikodema w Jezusie. To, że Jezus głosił Ewangelię, ale ona zawsze była potwierdzana znakami. To był standard działania dla Jezusa, prawda? Że On głosił Słowo Boże i Ewangelię, którą głosił, dobrą nowinę o Królestwie, potwierdzał znakami. I tak samo jest dzisiaj. Ja kiedy pracowałem na parafii i mówiłem młodzieży, że Jezus chodzi po Krakowie, to śmiali się ze mnie. Ale rzeczywiście tak dzisiaj jest, że jeżeli my nie uwierzymy w to, że Jezus dzisiaj przechadza się po tej ziemi, że Jezus chodzi między nami, że Jezus dokonuje tych samych cudów, które dokonywał 2000 lat temu, to nie dojdzie do spotkania takiego, jak doszło między Nikodemem a Jezusem. Dlaczego Nikodem przyszedł? Bo widział znaki i mówi, ty musisz przyjść, no od Boga przychodzić musisz, bo gdybyś ty nie przychodził od Boga, to nie mógłbyś takich znaków czynić. I to intryguje Nikodema. I dzisiaj Jezus, podobnie jak 2000 lat temu, potwierdza znakami głoszoną Ewangelię. Pamiętam jeden dzień, kiedy byłem w jednym z miast na ewangelizacji. Całą niedzielę w czasie homilii w moim sercu było to zdanie, które powtarzałem na tych, nie wiem, chyba 8 czy 9 mszach, że Bóg potwierdza głoszoną Ewangelię znakami. I prosiłem Pana przez cały dzień, by w tej parafii głoszone słowo potwierdził znakami. I kiedy byliśmy po nabożeństwie z modlitwami o uzdrowienie, godzina 21, niedziela już zakończona, przychodzi młoda dziewczyna prosić o modlitwę o uwolnienie, bo dawno już nie była na egzorcyzmie, gdyż jej mama choruje i nie mogła udać się do egzorcysty na modlitwę. I weszliśmy do zakrystii, zaczęliśmy się modlić. Modlitwa trwała 3 godziny, wiele złych duchów się ujawniło, ale o godzinie 23:30 dziewczyna ta została uwolniona, zupełnie uwolniona po wielu latach. I co się okazało? Że w tej parafii ludzie wiedzieli o tym cierpieniu tej dziewczyny. I kiedy ona na drugi dzień w poniedziałek szła na przystanek, żeby jechać do szkoły i odmawiała sobie spokojnie różaniec, to ludzie patrzyli, jej przyjaciele, znajomi i ludzie ze wspólnoty ze zdumieniem. Jak to możliwe, że ty spokojnie odmawiasz różaniec? A ona mogła to ogłosić, bo jestem wolna. I co się okazało? Że ten znak był jawny w tej parafii. Bóg potwierdził głoszone słowo znakami. I tak jest zawsze, bo Bóg chce umacniać naszą wiarę. Bóg nie chce nas zostawiać bez znaków. I żeby doszło do tego spotkania, jakie było między Nikodemem a Jezusem, to jeszcze raz to powiem. Potrzeba dostrzec znaki, jakie Bóg czyni w świecie. Ludzie nieraz mają tyle kłopotów, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Problem z zbyt długimi kazaniami, z ogłoszeniami, z grzechami w Kościele. Ja nie mówię, że to nie istnieje, bo to jest, oczywiście. Tylko, że mam takie doświadczenie, że kiedy ludzie spotykają osobowego Boga, to są w stanie przetrzymać nawet najnudniejsze kazanie i najgłupsze ogłoszenia, bo spotkali Jezusa. Bo ich oczy są utkwione w ołtarzu. Pamiętam też jeden moment, kiedy na mszy świętej o uzdrowienie dla bezdomnych, też w Rzymie, gdzie posługiwałem, pamiętam, kiedy stanąłem na początku Eucharystii przy ołtarzu, zobaczyłem wypełniony kościół bezdomnymi kobietami, mężczyznami, kulawi, chorzy, chromi. I myślę sobie, Boże, przecież nie ma lepszego miejsca
Nie ma lepszego miejsca na dokonanie cudów, jak tutaj w tym kościółku. Oni nie mają na lekarza, nie mają ubezpieczenia, nie mają możliwości, żeby ktoś, nie mają dachu nad głową, nie mają możliwości, żeby ktoś się nimi zaopiekował. Mówi, Jezu, Ty przechodź i uzdrawiaj tych ludzi. I odprawiliśmy mszę świętą. Na drugi dzień przychodzę do sióstr. Siostry mnie wołają na spotkanie. Siedzi pewna murzynka z Kenii i mówią jej siostry, opowiadaj. Ona się rozpłakała, nie mogła, więc siostra zaczyna opowiadać. Ta kobieta miała przecięte ścięgna w kolanie i nie zginęła nogi. I kiedy na drugi dzień po mszy świętej obudziła się rano i wstała, chciała tę nogę swoją ściągnąć z łóżka, chwytając ją w dwie ręce, jak to zrobiła co poranek. I ta noga za łóżkiem się zgięła w kolanie. Narobiła wielkiego krzyku. Siostry przyjechały, co się dzieje? Okazało się, że noga normalnie zgina się w kolanie. Zaczęła chodzić. Bóg uczynił taki cud, taki znak, by wszyscy widzieli, że głoszona Ewangelia jest prawdziwa. Bo Bóg taki jest. Bóg chce dzisiaj dokonywać tych samych cudów, które dokonywał 2000 lat temu, po to, byśmy uwierzyli. Nie możemy się teraz, drodzy, bać tego, by uwierzyć w cuda. Nie możemy się bać uwierzyć w znaki. Nie możemy tak do końca powiedzieć sobie, że nasza wiara jest tylko i wyłącznie taka racjonalna. Nie. Bo Bóg chce znaków. Jezus chodzi po tym świecie i głoszoną Ewangelię potwierdza znakami. Jeśli uwierzysz w znaki, które Bóg daje, to i Ty możesz spotkać się jak Nikodem z Jezusem.